Zapraszam dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Witam Cię w Dzieciandii. W tej audycji usłyszysz nasze rodzinne pogaduchy o naszych wspomnieniach o dziadkach i babciach. Zbliża się bowiem Dzień Babci oraz Dzień Dziadka. Posłuchasz również bajkowiska, czyli opowiadania napisanego na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Kolorowe kulki. Cała nasza rodzina serdecznie Cię zaprasza. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Cześć! Pogaduchy zaczynają się. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, w jaki sposób możemy obchodzić Dzień Babci i Dziadka. Propozycji było sporo. Mamy nadzieję, że coś uda się Wam przygotować. I te dwa dni będą dla Was wszystkich wyjątkowe. Dziś w Dzieciandii chcemy przeczytać Wam kilka wspomnień, które przesłali nasi słuchacze. Wspomnienia związane z dziadkami właśnie. Zacznijmy jednak od naszych wspomnień. Hania, ile Ty masz właściwie babć i dziadków? Dużo. No to ile macie tych dziadków? Tosia, wylicz. Dziadek Stasiu, jest babcia Irenka, prababcia Siwa, no i babcia Jadzia. No i oczywiście drugi dziadek Stasiu i Wojtek, który już niestety z nami nie ma. Przy czym Stasiu to był pradziadek, a Wojtek to był dziadek. Tak, wy miałyście to szczęście, że tych dziadków było wokół was sporo. Byli jeszcze babusia i dziadziuś, czyli rodzice mojego taty, których też już z nami nie ma. Tosiu, czy masz jakieś szczególne wspomnienia ze swoimi dziadkami? No moimi wspomnieniami jest to, że dziadkowie zawsze byli blisko mnie, nawet jak jesteśmy od siebie daleko. Ja pamiętam jednego razu, jak schodziliśmy ze Ślęzy, to taka góra w Sobótce koło Wrocławia, i akurat schodziliśmy od strony Wieżycy. A kto zna te okolice, to wie, że to bardzo stroma droga. Ty miałaś jakieś może 2 latka, no i zasnęłaś. I niestety padło na dziadka Stasia, a potem i na tatę zniesienie ciebie z tej góry. Panowie byli bardzo zmęczeni. Ja na samą myśl jestem cały czas zmęczony. Hania, a ty masz jakieś wspomnienia o babci i dziadku? A ja bardzo ich kocham. Tata, a ty masz jakieś wspomnienia o swoich dziadkach? Ja mam jakieś urywki wspomnień jedynie. Najbardziej to pamiętam babcię Lucynkę, dlatego że ona nauczyła mnie haftować i cerować. I chyba ja w domu tym się zajmuję. Dzieci wiedzą, że jak coś się psuje, to się nie idzie do mamy, tylko się idzie do taty i tata to zaceruje. No i babcia Lucynka goniła i mnie po szkole, i moją siostrę, żebyśmy haftowali, cerowali i bawili się igłą i nitką. Więc to pamiętam. Pamiętam, jak się bujałem u dziadków na kolanach i czas spędzany u drugiej babci. No i to w zasadzie całe moje wspomnienia. Tata, a co z malinami? Z malinami to było tak, że u babci, jak pojechałem, tam babcia miała piękny ogródek, kiedyś zasadziła maliny, to faktycznie pamiętam. I z babcią poszliśmy sobie na tą działkę, ona była przy domu. Słoik mieliśmy, babcia dała mi słoik, do którego wrzucała maliny, ja tylko słoik miałem trzymać. Trzymałem, wyjadałem, jak babcia spostrzegła, że pół słoika malin nie ma, ona się już strasznie napracowała, to tak mnie zrugała. Te malinki ci do dnia dzisiejszego zostały. Malinki maczane w czekoladzie, najlepsze. Miam, miam. Mama, a twoje wspomnienie z babciami i dziadkami? A ja pamiętam, jak siedziałam u babusi w przedpokoju i przymierzałam jej buty na koturnach. Dziadek Stasiek uczył mnie jeździć na rowerze i nawet jak wylądowałam w pokrzywach, nie płakałam, tylko wstałam i pojechałam dalej. A babcia Irenka kupowała nam lody, gdy wracaliśmy z ogrodu. A kiedy mówiłaś o wspomnieniu, jak dziadek uczył cię na rowerze, to mój dziadek również uczył mnie jeździć na rowerze na podwórku i w parku. I pamiętam, jak kiedyś do tego parku szliśmy, a powiedzmy sobie szczerze, ja nie byłem takim grzecznym dzieckiem, raczej takim łobuziakiem. I pamiętam, jak z jakiegoś powodu moja ręka znalazła się na ziemi w czasie, kiedy dziadek właśnie robił krok do przodu i tak mi zmiażdżył małego palca,
że tak mnie bolało, poszliśmy do domu, on dalej jeszcze chciał coś gorszego zrobić, wsadził mi tego palucha w lodowatą wodę, strasznie mnie to bolało i dzięki temu uratował mi palca, bo mi nie odszedł, to znaczy tam się nie zrobił taki, jak to powiedzieć, zastrzał czy siniak pod spodem, który powoduje, że paznokieć odchodzi. No to właśnie sobie przypomniałem, dziękuję Lenka. Nie ma problemu. No to zaczynamy czytać. Kilka osób przysłało nam swoje wspomnienia o babciach i dziadkach. Nie wiem, dlaczego jest więcej wspomnień o babciach niż o dziadkach. Z koleżanką doszliśmy do wniosku, że chyba ci dziadkowie są bardzo zdominowani przez babcie. No ale posłuchajmy. Kasia przysłała nam swoje wspomnienie o jej babci. Jest ono dosyć zabawne. Tosia, chciałabyś przeczytać? Ano chętnie. Kasia mówi, że miała bardzo zabawną sytuację, jak pomagała babci umyć ziemniaki. Babcia obierała je na obiad i poprosiła Kasię, żeby je umyła. Weszła na stołek, aby dosięgnąć do zlewu i zabrała się do roboty. Jej babcia wyszła po coś, a jak przyszła z powrotem, to zobaczyła, jak Kasia myła ziemniaki, tylko że używając mydła. Dobre, nie myjmy ziemniaków mydłem. Myjmy je... wodą. W wodzie, tak. A kto lubi wodę? Ja! A ja to jest kto? Co za syrenka? No ja wodę lubiłam do pewnego wieku, ale już jako nastolatka bardzo jej nie lubię. No a swoją drogą to jeszcze jest jedno wspomnienie, dosyć śmieszne, jak babcia Lucynka wysyłała dziadka Stasia na zakupy. Chodziło o to, że co Stasiu poszedł coś kupić, to wrócił, a babcia Lucynka Stasiu, to dziadek szedł znowuż kupować, wrócił, a babcia Stasiu, to dziadek szedł kupić, jakby nie mógł całej listy zrobić za jednym zamachem. Zobacz Haniu, kto jest na tym zdjęciu? Powiedz mi, to jest jakaś babcia i dziecko, tak? A wiesz, co to jest za dziecko? Ja? Nie, to nie jesteś ty. To zdjęcie przysłała nam pani Agnieszka, czyli mama Oli. To jest mała Ola ze swoją babcią. A kim jest Ola? To jest moja przyjaciółka? Tak, to jest twoja przyjaciółka. I tutaj pani Agnieszka nam napisała pod tym zdjęciem, że jest to rozmowa malutkiej Oli z babcią. I babcia się śmiała, że dziąślak z dziąślakiem zawsze się dogadają. Wtedy obydwie były bez zębów. Agnieszka przesłała nam również zdjęcia swoich babć, babci Rozalki i babci Uli. Pierwsze przemiłe wspomnienia Agnieszki z jej babcią to są właśnie rozmowy z jej babcią przy stole, gdzie ta babcia przy okazji robiła im wszystkim na bieżąco gofry. I Agnieszka nam tutaj pisze, że przepis ma do dzisiaj. Mam nadzieję, że się nim podzieli z nami na dzieciandi. Pisze również o feriach zimowych z babciami. Pamięta sytuację, kiedy babcia zrobiła im kulik rowerem. Przyczepiła dwie sanki i ciągnęła ją i jej kuzynkę rowerem. Czy to było w lecie? Nie, to było w zimie. Pisze nam również, że to właśnie ich babcia często bywała świętym Mikołajem. Mówili później rodzicom, że Mikołaj miał oczy jak babcia. A na dowód tego mamy również tutaj zdjęcie przesłane przez Agnieszkę. A co jest na zdjęciu? Na zdjęciu jest mała Agnieszka pod choinką i święty Mikołaj. Co jest babcią? Który jest babcią? To jeśli Agnieszka jest pod choinką, to ona była prezentem. O to na pewno. My wszyscy jesteśmy wielkimi prezentami dla naszych dziadków. Agnieszka również pisze nam o swoim wspomnieniu z dziadkiem, o tym jak ruszał jej się mleczny ząb, a dziadek dał jej jabłko i ząbek został w jabłuszku. No i poranne herbaty w ogrodzie. Pisze również, że tęskni za tym wszystkim, no bo to są piękne wspomnienia. Agnieszka również pisze, i to jest przepiękne dla mnie wspomnienie, zawsze jak budziliśmy się u babci, to obok łóżka czekały świeże bułeczki i jogurty Jogobella. Zawsze się zastanawiałam, jaką trzeba być wróżką, żeby to wszystko tak szybko robić jak babcia. Mamy również wspomnienia od Ani, która przysłała krótki esej o babci i o dziadku. Babcia, co kryje dla mnie to słowo? Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że należę do tych szczęśliwców, którzy swoje dzieciństwo mogą wspominać jako wnuczki swojej babci. Może jako dziecko nie widywaliśmy babci często, może nie bawiła się z nami, może nie obsypywała całusami, ale miała swój wyjątkowy język miłości. Dbała o nas, jakbyśmy byli najważniejsi na świecie. Tak, moja babcia kocha poprzez trudy codzienności, znosiła wszystko i wszystkich, aby tylko dzieci były najedzone, czyste i żeby czuły po prostu, że są najważniejsze i że dla nich warto. Warto pokonywać kilometry, walczyć z czasem i ze zmęczeniem. Powód zawsze ten sam, są ważne. Babcia nauczyła mnie, że nie kocha ten, co mówi, ale ten, kto się dla siebie trudzi. Dziadek! Dokładnie, dziadek. I czytam. Mój wyjątkowy dziadek.
Pierwsze wspomnienie z nim jest zawsze jedno. Szeroko rozpostarte ramiona na nasz widok. Jego wielkie ramiona i wielki uśmiech na twarzy. Wszystko to krzyczało: kocham cię. Kto by nie chciał być tak witany? Nasz kochany dziadek, szczery, niecierpliwy, łatwo się irytował, a jednak nic nigdy nie sprawiło, abym czuła się źle w jego towarzystwie, abym poczuła się nieswojo. Miał swój świat, swoją planetę, na której często lądował, a jednak starał się. Starał się być dla wnucząt z Poznania i nie tylko. Moje dzieci może słabo pamiętają swojego pradziadka, może rzadko widują swoją prababcię, ale wiedzą, że kiedy mówię im o nich, to zawsze jest to wyraz szacunku i miłości oraz bardzo głębokiej wdzięczności. W końcu po części jestem na świecie też dzięki nim właśnie. Ania zawsze potrafi wszystko pięknie powiedzieć. Pięknie, Aniu, dziękujemy. Mój brat również przysłał wspomnienia o swojej babci i o dziadku. Jedno z najpiękniejszych jego wspomnień to to, jak babcia go z kościoła goniła. A dlaczego? Ponieważ zamiast się modlić, to liczył buty. Jak wpadł do domu i krzyczał: mamo, ratuj, bo mnie babka zabije. To może na tym zakończymy wspomnienia nasze i naszych słuchaczek i słuchaczy i przejdziemy do bajkowiska. Dzisiaj opowiadanie pod tytułem Kolorowe kurki, zapraszam. Gdy Halinka była w odwiedzinach u babci, to uwielbiała wpatrywać się w lustro, które stało w sypialni. Nie było to bowiem zwykłe lustro, ale cały przepiękny zresztą mebel, który babcia Marysia nazywała toaletką. Był jeszcze sprzed wojny i nie wiadomo, jakimi drogami znalazł się w posiadaniu rodziny. Babcia bardzo o niego dbała, więc wyglądał jak nowy. No może nie nowy, gdyż takiej toaletki to już nie można nigdzie kupić, ale bardzo zadbany. Żadnych widocznych rys czy otarć. Toaletka stała na czterech nogach, a każda z nich była małą rzeźbą przedstawiającą zadziwiającą postać grającą na dziwnym, podwójnym flecie. Kozie, owłosione nóżki, tułów człowieka oraz główka z niewielkimi różkami oraz lekko sterczącymi, wydłużonymi uszkami. A przede wszystkim postać ta miała najsympatyczniejszą twarz, jakiej Halinka nigdy jeszcze nie widziała u żadnego dorosłego. Babciu! Spytała kiedyś. Ty tak właśnie wygląda diabołek? Nie, wnusiu. Mówiąc to, babcia Marysia uśmiechnęła się serdecznie. To nie jest żaden diabołek. To cudowna postać z mitologii antycznej. Nawet nie pamiętam, czy greckiej, czy to może rzymskiej. To faun! A ta mitologia to co to? Mitologia. Widzisz, to takie bajki, choć nie. To takie opowieści o tym, co kiedyś się zdarzyło. To echa bardzo odległych zdarzeń. Echo? Jak w górach? Halinka często jeździła z rodzicami na wycieczki w góry i dobrze wiedziała, czym są wiecznie powtarzające wołania echa. Nie takie jak w górach. Raczej chodzi o to, że opowieści były wielokrotnie powtarzane przez różnych ludzi, w dodatku przez całe pokolenia. A co to pokolenie, babciu? A widzisz, wnusiu, to bardzo interesujące. Ty jesteś najmłodsza w naszej rodzinie i wszystkie dzieci, które urodziły się mniej więcej w tym samym czasie co ty, to jedno pokolenie. Z kolei twoja mama i tata urodzili się już w pokoleniu starszym. Jeśli twoje pokolenie nazwać pierwszym, to oni są drugim. A ty z dziadkiem jesteście testem drugim? Upewniła się Halinka. Otóż nie. My jesteśmy jeszcze starszym pokoleniem. Można by powiedzieć trzecim. Choć to się tak naprawdę liczy w drugą stronę i można powiedzieć, że jestem pokoleniem pierwszym, rodzice drugim, a ty trzecim. To ze dwami nikogo więcej nie było? Zdziwiła się dziewczynka. Nie, byli. Bo pierwsze pokolenie... Takie wiesz, naprawdę pierwsze, to pojawiło się wiele, wiele lat temu. Tysiące, a może nawet setki tysięcy. Żenili się, rodzili dzieci, później te dzieci dorastały i postępowały tak samo. I to oni wymyślili te moty? Moty! Zdziwiła się babcia. Po chwili jednak uśmiechnęła się, gdyż pojęła przejęzyczenie wnusi. Masz na myśli mity. Tak, mity. To oni je wymyślili, ci pierwsi? Nie do końca, kochanie. Być może coś się wydarzyło w ich czasach.
może w nieco późniejszych. A później z pokolenia na pokolenie przekazywano opowieści, zmieniając je po trochę, aż w końcu same prawdziwe zdarzenie przekształciło się w mit. To ten faun był prawdziwy czy nie? Faun, wnusiu. Nie wiem, czy akurat ten był prawdziwy, choć nie wiem nawet, którego z tych czterech masz na myśli. Ta toaletka ma cztery nogi, a nie jedną. Ale był? Nie wiem. Naprawdę, kto wie, co było kiedyś, kiedy ludzie jeszcze nie potrafili pisać i przekazywać nam zapisanej historii. Ale przecież opowiadali to wszystko sobie. Pierwszy następnemu i kolejnemu. I aż dziś ty mówisz o tym do mnie. Ależ ty jesteś mądra, Halinko. To nieprawdopodobne. Ja to bym chciała, żeby był. Jest taki miły. Cichutko powiedziała Halinka do siebie. Babcia odwróciła się do szafy i kontynuowała układanie w niej rzeczy, które dziadek przyniósł jakiś czas temu ze strychu. Nie dlatego, że były stare. Po prostu dziadki miały na strychu pralkę i suszarnię jednocześnie. I to było drugie miejsce, które Halinka uwielbiała w tym starym domu. Fascynowały ją drewniane belki podtrzymujące dwuspadowy dach. I do tego dochodził ich tajemniczy zapach drewna, zmieszanego z czymś, co pachnie jak kurz, choć wcale go tam nie było. I jeszcze był tam zapach płynów do prania i płukania tkanin. A bezpośrednio pod strychem znajdowała się sypialnia dziadków i toaletka o czterech faunich nogach, podtrzymujących szafkę z trzema szufladami. W dolnej i środkowej zawsze była ułożona bardzo starannie bielizna dziadków. Za to najwyższa półka to była skarbnica skarbów, jak ją nazwała Halinka, gdy tylko ją zobaczyła. Czego tam bowiem nie trzymał dziadek Starek? Wszyscy tak go nazywali, choć miał on dwa imiona, Stanisław i Jarosław, czyli Staszek i Jarek, i po ich połączeniu wyszedł Starek. I tak już zostało, bo dziadek wcale stary to nie był. On i babcia byli w średnim wieku. Tak przynajmniej babcia odpowiedziała kiedyś na pytanie Halinki. Babcia, a ty to stara jesteś? A babcia uśmiechnęła się wówczas i powiedziała, że nie, że ona i dziadek są dopiero w średnim wieku. Halinka pomyślała wtedy. Ciekawe, czy zdążą się zestarzeć, kiedy ja się zrobię stara. I nie odpowiedziała sobie na to pytanie, gdyż jak tylko wyobraziła siebie jako stareńką staruszkę, to parsknęła śmiechem. Bo jak ona, Halinka, może być stara? Przecież jest dzieckiem. Usiadła przy toaletce i podciągnęła krzesło w taki sposób, że nogi znalazły się pod niewielkim stolikiem, blatem toaletki. Z lewej strony na wyciągnięcie ręki miała szuflady, z prawej zaś szafkę, w której babcia trzymała albumy ze zdjęciami. Wyciągnęła ręce przed siebie, ujęła w dłonie malutkie, delikatnie zdobione metalowe uchwyty i pociągnęła ku sobie. Lustro zaczęło się otwierać. W zasadzie to nie lustro, tylko dwa skrzydła, które zasłaniały nieskazitelną taflę kryształowego szkła. Zupełnie jak okiennice, które potrafią ze słonecznego dnia zrobić noc. Wystarczy je zamknąć i robi się ciemno. A gdy się je otworzy, to wpada światło dzienne. I tak samo było z lustrem umocowanym na toaletce. Po rozciągnięciu obu skrzydeł na boki, jakby światło wpadło do pokoju. Zrobił się znacznie większy. Halinka nie wiedziała jeszcze, że to jedynie złudzenie optyczne, bowiem zawsze tak się dzieje, że lustro odbija to, co jest przed nim. Jeśli jest to jakieś pomieszczenie, to właśnie ono odbija się na szkle i sprawia, że patrzący ma wrażenie, iż całe pomieszczenie jest dwa razy większe niż w rzeczywistości. Dla Halinki w tej jednej chwili pokój stał się olbrzymi. Spojrzała w lewo i otworzyła górną szafkę. Wzrokiem przebiegła po znajdujących się tam rzeczach i zatrzymała swój wzrok na dwóch szklanych kulkach. Halinkę fascynowało to, że kiedy patrzyła na nie, to widziała wiele delikatnych i cieniutkich linii w różnych kolorach, które zostały jakby zatopione w tym niewielkim szkiełku. Całość jednak sprawiała wrażenie jednego koloru. Jedna kulka była niebieska, a druga czerwona, a kiedy stykało się je ze sobą w punktach delikatnie na nich zaznaczonych, to wówczas pojawiały się zarysy jakby połowy gwiazdki. Halinka zapytała kiedyś dziadka Starka, dlaczego tak się dzieje. Ten wówczas opowiedział jej, iż te dwie kuleczki dostał od swojej mamy, kiedy był jeszcze chłopcem.
Powiedziała mu wtedy, że należały do jej brata, który wyjechał gdzieś daleko i nigdy nie wrócił. Pokazała Starkowi wówczas, iż może zetknąć je ze sobą w pewien szczególny sposób, by zobaczyć pół gwiazdki. Podobno gdzieś zagubiła się trzecia, żółta kuleczka, którą też można było zetknąć i zobaczyć całą gwiazdkę. Ale tej kuleczki dziadek nigdy nie dostał, gdyż prababcia nigdy jej nie znalazła. A przy okazji to właśnie wtedy Halinka dowiedziała się, że miała kiedyś pradziadków. Babciu, a pradziadki, których nie znam, to oni są z twojego pokolenia czy starsze? Moi rodzice? Zdziwiła się babcia. To pokolenie starsze. A więc jednak, ty to nie pierwsze, tylko drugie. A prababcia miała mamę i tatę? Oczywiście, kochanie. To chyba ty masz rację z tymi pokoleniami, że było ich dużo. Mówiąc to, Halinka położyła delikatnie obie szklane kuleczki na srebrnej tacy, leżącej na samym środku blatu toaletki. A prababcia była też w średnim wieku? Babcia spojrzała na nią pytająco. No, jak ty? Była, kochanie, a potem była już starowinką, zanim odeszła. A gdzie? Do nieba. Halinka wiedziała, gdzie to jest, gdyż w końcu każdy tam odchodził. To znaczy nie wiedziała, gdzie konkretnie, ale wiedziała, że jest takie miejsce i nie pytała więcej. Ale jak ty się urodziłeś, to byłaś dzieckiem? Tak, byłam. A dziadek? Dziadek też był. A prababcia? Też była. A mama i tata też byli? To już Halince nie mieściło się w głowie. Tak, kochanie, byli. Wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi, a dopiero później staliśmy się dorosłymi. Pokażę ci, jak wyglądali, gdy byli mali. Babcia otworzyła szafkę z prawej strony dziewczynki i wyjęła jeden z albumów. W tym momencie wypadło jedno zdjęcie. Babcia podniosła je i spojrzała na nie zamyślona. Co to? Zapytała. Patrz, Halinko, pytałaś się o prababcię Imasz. To jest jej jedyne zdjęcie, gdy była mała. Babcia podała wnuczce starą, lekko pożółkłą fotografię. To kiedyś nie było kolorów? Zdziwiła się Halinka. Były, tylko zdjęcia robiono czarno-białe. Czasami ręcznie je kolorowano, ale nie tą. Ale ona nie jest czarno-biała. Jest taka żółtawa. Ze zdjęcia patrzyła na Halinkę mała, kilkuletnia dziewczynka, ubrana w prostą, szarą sukienkę, bez butów. Stała na tle jakiejś drewnianej chałupy, obok której rosła rozłożysta jabłoń. Liście zakrywały całą jej koronę, lecz można by dostrzec dojrzałe jabłka. Dziewczynka ze zdjęcia miała półotwarte usta i wydawało się, że coś krzyczy do osoby oglądającej zdjęcie. Może mówiła coś do fotografa? Halinka przeniosła swój wzrok na lustro i spojrzała na siebie. Zdecydowanie nie przypominała dziewczynki ze zdjęcia. Trzymając je w lewej dłoni, dotknęła opuszkami palców prawej ręki lustra. I usłyszała: Halka, idziesz się bawić czy nie? Halinka rozejrzała się wokół. Była na dworze, wiał lekki wiatr, a ona znajdowała się dokładnie w tym miejscu, z którego zrobiono zdjęcie. I była to ta sama okolica, chałupa, jabłoń i dziewczynka krzycząca do niej: Halka, co jest, idziesz? Odwróciła głowę w miejsce, gdzie powinien stać fotograf. I stał, uśmiechał się do niej i nawet powiedział: Halko, idź do Polci, pobawcie się. Niedługo obiad, to i czasu na harce macie niewiele. Korzystajcie! Młody mężczyzna z lekko podkręconym wąsikiem uśmiechnął się i oparł lewą ręką o wielką, jakby harmonię zamontowaną na solidnym, drewnianym trójnogu. Co, Halko, kamera ci się podoba? Poczekaj, aż zobaczysz fotografię. W tym momencie wolną ręką podrzucił w górę szklaną, żółtą kuleczkę. Nie udało mu się jej złapać i spadła w trawę zaraz obok Halinki. Dziewczynka podniosła ją i wyciągnęła rękę, aby ją oddać fotografowi. I poczuła lekkie szarpnięcie za ramię. Halinko, co ci jest? Dziewczynka spojrzała na babcię. Siedziała w pokoju dziadków przy kryształowej toaletce. W lewej ręce trzymała fotografię. A jak prababcia miała na imię? Apolonia, ale wtedy wszyscy wołali na nią Polcia. Halinka otworzyła ze zdumienia oczy. Spojrzała na prawą dłoń, była zaciśnięta.
W tym momencie do pokoju wszedł uśmiechnięty dziadek Starek. Co tam, dziewczęta? Zapytał radośnie. Halinka bez słowa wstała i podbiegła do niego. Mocno wtuliła się, a po chwili wyciągnęła prawą rękę. Otworzyła dłoń. Dziadek zrobił wielkie oczy. Dosłownie. Jak? Gdzie? Zapytał. To niemożliwe. Dodał. Wiesz, dziadku, myślę, że babcia Polcia dała mi prezent dla ciebie na dzień dziadka. Chyba, ale nie wiem jak. Dziadek delikatnie podniósł z ręki Halinki małą, żółtą, szklaną kulkę. Podszedł do toaletki i położył ją na srebrnej tacy. Delikatnie złączył ze sobą wszystkie trzy kuleczki i Halinka zobaczyła na ich styku przepiękną, złotą gwiazdę. Tak doszliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli nie chcesz przegapić nowej audycji Dzieciandi, to koniecznie ją zasubskrybuj, na przykład na YouTube, i porozmawiaj o nim ze swymi przyjaciółmi. Do usłyszenia. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja! Koniec!